można zrobić sytuację tą. Chciałbym powiedzieć o tym, no bo warto dziś wspomnieć o tym, że Thousand Lakes Dance Cup również Instagram ma i możecie tam wbić i zobaczyć informacje te na temat imprezy dzisiejszej, więc nie czekaj, nie zastanawiaj się, weź telefon i sprawdzaj informacje te. A na monstars.pl możecie zobaczyć transmisję z dzisiaj z Biskupca, więc w tej chwili wszyscy znajomi mogą to zrobić, no i podbić tak i zobaczyć fakt, ale do tego też wszyscy w tym momencie clap your hands, każdy to wie, jakby co to wypada, tam są krzesełka napisane nie siadać, a dlaczego, bo widok ma być, dlatego tu jesteśmy i każdy chce dziś ćwiczyć, wygrywać, tańczyć, przebywać i oczywiście rozwijać skill w tych parę chwil, które dzieją się, to jest Thousand Lakes Dance Cup, ty już wiesz, że tak pytanie, bo to nie jest fikcja, czy wiecie, że to jest już 9. edycja, to się pięknie składa idealnie, to nie napisane, tylko nawijane jest fajnie, wszystko ma tutaj sens, a nawet pod tą muzę tutaj pięknie jest, bo jest to zmiana, dziś oczywiście lecimy dalej, wy to wiedzieliście, sprawdzam, to techniczny fakt, ale kogo w tej właśnie kategorii mam, mianowicie będzie Karolina i Amelia też, Hanna, Martyna, Zosia, no i Julia, man, to się stanie, szóstka jest, zatańczą po trzy najpierw, potem solóweczki i swe, pod muzykę, którą podesłały fakt, lecimy dalej, ty już będziesz mógł sam sprawdzić, jak to się wydarzy i Kasia, Paulina i Jerema dziś będą oceniać i sprawdzać, kto dokładnie osiągnie miejsce pierwsze, bo to jest ważne, a ja miałem przerwać, choć skończył się właśnie już beat, powiem, że to nie jest żaden mit, ale dziękuję wam za wspaniałe wsparcie, jeżeli chodzi o klaskanie. Drodzy panowie i panie, ja się kłaniam, jedziemy dalej. Ale tutaj bardzo dziękuję za muzyczkę, ekipie, która u góry jest. Dziękuję. Brawa w ogóle dla wszystkich, którzy dbają o to, aby było to wszystko wizualnie. Również, żeby to było słuchalnie dobre, czyli za wizję, za fonię oraz za livestream. Brawa dla wszystkich, którzy się tym zajmują.